Cześć, witam w kolejnej relacji z nadwody. Dzisiaj taki krótki wypadzik po pracy na szczupaki. Jest październik, także pora fajna na szczupaki. Szczupaki dobrze biorą. No i w sumie wypadzik może być bardzo udany. Parę fajnych to się udało złowić. Fajna ryba jedna spadła, druga nie wiem, też była, wydaje mi się, że fajna, ale nie wiem, dokładnie nie widziałem tej ryby. Tu jedną to widziałem, że była na pewno fajna ryba spadła, a mówię, ale ogólnie wypad naprawdę udany, także obejrzyjcie sobie, a dzisiaj w sumie jeden żerk, jeden kolorek w sumie rządził, robił roboty naprawdę dzisiaj. Warunki były takie, słonecznie było tak, że musiałem sobie coś tam, założyłem sobie najpierw jeden kolor, który ostatnio robił. Robił dobrą robotę, ale mówię, ale warunki były takie, że było dużo słońca, także trzeba było trochę coś ciemniejszego im założyć. No i ten okoń zdał egzamin, także zapraszam do oglądania. No i także już jest ogólnie fajnie, bo już coraz fajniejsze ryby. Na każdym wypadzie coś się fajnego ląduje, także dobrze jest. Dobra, oglądajcie, hej. Normalna ryba. O, fajna ryba jest. Fajna ryba. Tylko zmieniłem okonia. I od razu puknął fajny szczupak. Ale fajnie, bo dziabnął, zobaczcie. Gdzie są nóżki moje? Będzie, kurde, czy on przeżyje, czy nie. Ale dobra, próbujemy. Mam nadzieję, że przeżyje. No, idź sobie, idź. Nie trafił. Ale to, kurde, jeszcze raz poprawią. Siedzi. Ale mała ryba. No to trzymała, ale miarowy na pewno. Normalna ryba. Normalna ryba jest. Oj Jezu, jak mu się tu uwinęła plecionka. Ale zrobił tu kipisz. Nie taka mała. Co ty tu gadasz? Coś masz, widzę. Tu ci się chyba licznik. Widzę. Ale się, kurde, zobaczcie, jak się omotał. Jak on to, kurde, zrobił? Dobra. A taki o. Szczubarek. Wraca sobie do wody. Ale dał tyle. No i wam powiem, że sobie dobrze w sumie dzisiaj wymyśliłem. Wziąłem w sumie jeszcze tak na szybkiego. Tego okonia uzbroiłem. Przyzbroiłem tutaj nad wodą, bo nie miałem go uzbrojonego z domu. I tak mówię, przy tym słońcu dzisiejszym, słońce świeci, chociaż teraz się znowu trochę chmurzy, ale mówię, przy tym słońcu ten ciemniejszy okonek w tej czystej wodzie pewno będzie dawał więcej ryb. No i w sumie rzucałem, mówię, tym na początku, gryziony już, ale dzisiaj nie było na razie nic na niego. No i mówię, tego ciemniejszego spróbujemy sobie. Założyłem w pierwszym rzucie od razu, ta jedna fajna ryba wyjechała, później było jedno branie, no i teraz trzecia ryba. Minęło dosłownie, nie wiem, 10 minut, 15. Także nieźle.
fajne pobranie. Poprawka szybko może. O, wyszedł, widziałem go. Wyszedł do samej łódki jeszcze z Kubanem, no. Za tym wopkiem. Widziałem go, jak się przywalił i się zatrzymał. Widziałem, jak tak jakby puknął w tego dżerka i stanął. Na szczęście. No, mijawy ma. Teraz mnie kurde skaleczy, a tu teraz się majtnie. Ładna ryba była. Ajajaj. Szkoda, no kurde, fajna ryba była, no. Ale dobra. Zjemy sobie na razie coś, bo zgłodniałem. Może jeszcze go poćwiczę, ale pewno nic z tego nie będzie. Dobra, zobaczymy. Ale fajnie wyskoczył. Sieci. O, normalna ryba. Ładna ryba jest. Fajna ryba. Go podbieraki weźmiemy chyba. Ładna ryba już, ładna ryba. No, no tak, o, takiego. Do takiego szczupaka już warto było przyjechać. Fajnie, bo wystartował raz. Mówię, dobra, zatrzymam się w kotwicę, wcisnąłem kotwicę w pilocie. I zobaczcie, jaka fajna ryba przywaliła. No już kurde, ładna ryba jest. Już zdjęciowa. Dobra, musimy jakoś teraz wytarabanić. Panowie, trochę ta ryba waży już, nie powiem, że nie. Tak. No dzisiaj powiem wam. Warto było przyjechać, coś tak czułem, że w nocy było chłodzenie. Rano wstałem, jak do pracy jechałem, to było 3 stopnie tylko. I także pomyślałem sobie, że pewnie coś się będzie dzisiaj działo. Co prawda mówię, pogoda taka, chociaż no nie jest w sumie źle, bo tak nie ma takiej całkowitej lampki, są takie chmurki, takie w sumie taka pogoda fajna, nawet szczupakowa. Co prawda nie ma praktycznie teraz wiatru, się spokoiło. Także tam dryfu praktycznie żadnego nie ma. Ale jak widać, szczupaki reagują. Teraz w sumie czwarta ryba w sumie wyjęta. Jedna fajna ryba spadła. Też była ładna ryba na pewno.
nie chcę tam mówić wiadomo jaka, ale na pewno ładna ryba. Mówię, jeden taki pod 80, 78 może coś takiego wyjechał. A teraz taka ryba, no już taka fajna, wyjściowa. Pokażemy jeszcze raz i wraca do wody. Czekaj chłopaku. Czy to chyba nie chłopak, chyba dziewczyna. Ale czekaj, jeszcze kogoś tu ładnie widzą. O, taka ryba. O, zobaczcie sobie. Naprawdę fajny szczupak także. Idzie sobie do wódki. Stoi, patrzy, no. No i pod wódkę sobie popłynął. Dobra, walczymy dalej. Ale kurde go musnął znowu. No, wiedziałem, że kurde spadła ryba, no. A normalna ryba była, no. Ja nie mogę. A zmieniłem, mówię, wieczorek przyszedł. Założymy sobie tego pomarańcza. No i kurde. Wpadło i od razu go dziabnął. Ej.